Powiem tak, byłem na wielu imprezach, balowałem z olbrzymią ilością mniej lub bardziej znanych bogów, drobniejszych bożków, fantastycznych istot i śmiertelników, ale z nikim nie piło mi się tak dobrze jak z Adolfem Hitlerem. Zabrzmi to może dziwnie, ale szybko okazało się, że największy zbrodniarz w historii ludzkości jest prawdziwą duszą towarzystwa. Słuchaj, Adolf, a te całe eksperymenty na ludziach to zszywanie bliźniaków ze sobą, wstrzykiwanie dziwnych substancji, żeby zobaczyć, co się stanie i te inne. Zabrał głos Wojna, sączący powoli jakiś tani likier znaleziony na dnie szafki. O, to było dobre! Podniósł się Hitler. Słuchajcie, kurwa, tego! Kiedyś przyszyliśmy kolesiowi fiuta zamiast nosa i puściliśmy go wolno, czajcie! Zaniósł się śmiechem, a cała nasza czwórka mu zawtórowała. Mówię wam, zabawy było co niemiara. Innym razem wzięliśmy gościa, daliśmy mu słoik i... Nagle w pokoju coś pierdolnęło i po całym pomieszczeniu rozeszła się niebieskawa mgiełka. Pamiętając, że taki efekt zawsze towarzyszył teleportującym się aniołom i wysłannikom nieba, chwyciłem natychmiast za rewolwer i wycelowałem w miejsce, z którego rozległ się ten jebany huk. Wojna chciał się zerwać i złapać za miecz oparty o ścianę, ale zapomniał o swojej rozjebanej nodze i wypierdolił się na pysk. Kurwa mać! Zaklął pod nosem, próbując się podnieść. Czemu wszyscy muszą się teleportować akurat do naszego salonu? Powtarzałem Jezusowi milion razy, jak chcesz bić na melanż, to kurwa pojaw się w łazience, kuchni, jebanym przedpokoju, a nie na środku cholernego salonu, do kurwy nędzy! Jezus was odwiedza? Rozległ się irytująco łagodny głos. Myślę, że to zainteresuje stwórcę. Zarzekał się, że ma korki z matmy w piątek o 19:00. Na środku pokoju stał archanioł. Jeśli ciekawi was, jaka jest różnica między tymi gnojkami a zwykłymi aniołami, to już spieszę z wyjaśnieniem. Archanioły mają dużo większe skrzydła i są dużo bardziej wkurwiające. Czekaj, nie zastanawialiście się nigdy poza synowi Bożemu korki z matmy? Spytał głód ziewając. Przecież to kurwa najgłupsza ściema na świecie. Serio, kurwa. Nie wierzę, że poszliście na to, że co piątek. Archanioł odwrócił się w jego stronę. Spierdalaj, co? My w niebie ufamy sobie nawzajem. Widać efekty. Mruknąłem pod nosem. Dobra, nieważne. Nie mam zamiaru z wami dyskutować. Jestem Archanioł Michał. Przedstawiła się pierzasta menda. Gruba ryba. Stwierdził śmierć. Czemu zawdzięczamy tę wizytę? Spytałem, nie opuszczając rewolweru. Raczej komu? Wskazał palcem na Hitlera, który z zapałem skręcał idealnie równe szlugi i układał je na stole w różne kształty. Aktualnie fajkowe arcydzieło przedstawiało sporych rozmiarów fiuta, wytryskującego tytoń, z którego Adolf skręcał kolejne papierosy. No, i co z nim? Spytał od niechcenia głód, pomagając podnieść się Wojnie z podłogi. Ma wrócić do piekła. Rozkaz prosto od stwórcy, nie ma dyskusji. Albo nam go wydacie po dobroci, albo... Jego uprzejmą prośbę przerwała pojedyncza kula, która trafiła idealnie między oczy. Ty żałosny... Stęknął tylko Michał, nim upadł na podłogę. Dokładnie w miejsce, z którego podniósł się przed chwilą Wojna. Czy ty go... Na... To była zwykła kula. Znaczy, no... Tylko w teorii, uśmiechnąłem się złowieszczo. Zaraziłem go amnezją. Jak się obudzi, to nie będzie niczego pamiętał, absolutnie niczego. Hitler podniósł głowę z nad sterty skrętów, które teraz układał w kształt rewolweru. To co? Pijemy? Grzechem byłoby odmówić. Kilkanaście kolejek później nasza śpiąca królewna wreszcie się obudziła. O, gdzie... Gdzie jestem? U nas na chacie. A gdzie kurwa indziej? Wydukał Wojna, trzymając w łapie kolejny napełniony kieliszek. O kurwa, napiłem się razem. Podniosłem ze stołu butelkę jakiegoś randomowego łyskacza, żeby podać naszemu niebieskiemu gościowi. Kurwa, nic już nie ma. Stwierdziłem błyskotliwie. Kurwa. Perfekcyjnie skomentował to śmierć. Szymus zakupów nikt nie zrobił. Gości mam poczęstować, czy mnie ma... No, panowie, nie można to tak. Zresztą, to miałeś iść kupić alko małe kurwiu. Wtrącił się głód. Właśnie...
poparliśmy go z wojną. Nie ma bata. Lecimy teraz na miasto, panie, stwierdził Adolf. Noc jeszcze młoda. Hitler wydukał głód. Nie napierdol się, tylko jak w 30 którymś. Jeden holokaust na wiek wystarczy, okej? Hitler wyraźnie posmutniał. Oj, no się raz zdarzyło, no już mi tego tak nie wypominajcie. Rżdżoś w chuj ludzi, skarcił go wojna. To nie było miłe z twojej strony. Ale za to jakieś zabawne. Pół godziny później udało nam się wyjść z mieszkania. Przypomnieliśmy Archaniołowi, że jest naszym służącym od wielu lat i ma się nas słuchać albo dostanie w pierdol. Jego pierwszym zadaniem było skoczenie do sklepu po 2 kartony stoka. Niestety, nim dostawa do nas dotarła, nasze ogarnięte tanim alkoholem mózgi kazały nam ruszyć w stronę centrum w poszukiwaniu jakiegoś nocnego klubu. Procenty powoli zaczynały uciekać, więc musieliśmy się pośpieszyć. Wreszcie stanęliśmy przed wielkim neonem. Lux, bezbłędnie przeczytał śmierć. Brzmi całkiem legitnie. Panowie, ja nie wiem, czy nas tu będzie stać, stwierdził Hitler, zaglądając do środka. Chuj, stwierdziłem i pierwszy przekroczyłem próg. W tym momencie przerzucę trochę narrację i wrócę do naszego nowego służącego. Michał, zgodnie z naszą prośbą, nabył 2 kartony wody. Jednak gdy wrócił do mieszkania i zobaczył, że nas nie ma, stwierdził, że zacznie zabawę sam. Jakiś kwadrans później był już tak napierdolony, że postanowił nas poszukać. Tak się szczęśliwie złożyło, że archanioły mają dość wyczulony zmysł percepcji i są w stanie wyczuć inne nadprzyrodzone istoty z olbrzymiej odległości. Tak też zrobił Michał i niechcący odkrył największe skupisko monstrów nie z tego świata, jakie było mu dane kiedykolwiek oglądać. W sumie to nic dziwnego, bo całe życie spędził w niebie. Między innymi dlatego alko tak łatwo mu weszło, ale chuj, wystarczy o tym matole. Wróćmy do nas. No ja pierdolę. Za kogo ty się masz, śmieciu? Wkurwiony rzuciłem do jakiegoś kolesia w garniaku, który potrącił mnie w drodze do kibla. Tak się niefortunnie złożyło, że trzymałem w łapie kieliszek pełny jakiegoś dziwnego ruskiego eliksiru, który barmanka wyciągnęła spod lady na naszą prośbę o coś mocarnego. Facet odwrócił się w moją stronę, szczerząc zęby. Ach, najmocniej przepraszam. Jestem Lucifer Morningstar, właściciel tego lokalu. Czy w ramach rekompensaty za moją niezdarność zgodzi się pan na drinka? Zaproponował. Na koszt firmy oczywiście. Uj, jak za darmo to bierę, powiedziała cebula wewnątrz mnie. Tymczasem moi bracia i Adolf, którego zaczynałem już traktować jako piątego jeźdźca, przywłaszczyli sobie parkiet swoim fenomenalnym układem tanecznym, który nazwali Tsłakoloch. Całe szczęście nikt nie wpadł na to, żeby przeczytać tę enigmatyczną nazwę od tyłu. Ach, Hitler, ty przebiegła, suko. Ja z kolei wdałem się w arcyciekawą rozmowę z Lucyferem, który, jak się okazało, naprawdę się tak nazywał. Ale beka, twoi rodzice musieli być naprawdę zjebani na mordy, parsknąłem śmiechem, kiedy pokazał mi dowodzik. Ta, nawet nie wiesz jak bardzo, mruknął pod nosem Morningstar. Skoro już jesteśmy przy imionach, wciąż nie poznałem twojego. Zwycięzca, znaczy się. Zawahałem się przez chwilę, czy przypadkiem nie powtarzam błędu z burdelu. A, interesujące. A to pewnie twoi bracia, wskazał palcem na głód, wojnę, śmierć Hitlera, testujących nowy układ, Wudysz Ciabej. Właściwie to... przełknąłem ślinę. Spokojnie, spokojnie, zaśmiał się Lucyfer. Wiem, kim jesteście. I wiem, że zarówno Kojtyła, jak i mój ojciec na was polują. Ale obaj się was boją. A ja, uśmiechnął się szeroko, bardzo lubię mieć niebezpiecznych przyjaciół. Zwłaszcza tak interesujących jak wasza czwórka. Dziękujemy, skontaktujemy się z panem, wyjąkałem wstając. Nie tak prędko. Chwycił mnie za ramię. Był niewiarygodnie silny. To, że nie lubimy się z ojcem specjalnie, wcale nie znaczy, że nie pokuszę się o nagrodę za wasze dusze. Przykro mi, skarbie, ale muszę cię doedukować. Żaden z nas nie ma duszy. To mówiąc, uderzyłem go z całej siły w twarz. Oh, kurwa! Upadłem na podłogę, skręcając się z bólu. Ty chuju! W Biblii nie pisali, że miałeś kamienną twarz. Skąd wiesz? Przecież nigdy jej nie czytałeś. Znowu ten jebany uśmiech. Zresztą w Biblii pierdolą tylko o szatanie.
Ja z tym Edgelordem nie mam nic wspólnego. Jestem Lucyfer. Upadły... Pamiętacie jeszcze o Michale? Tak się składa, że w tym momencie dotarł do celu swojej podróży. Duże skrzydła naprawdę pomagają w pokonywaniu ogromnych odległości w ekspresowym tempie. Nad naszymi głowami rozległ się brzęk bitego szkła. Chwilę potem obsypał nas deszcz odłamków z rozbitego sufitu. Co do chuja? Wysapał Lucyfer, podnosząc się z podłogi. Spojrzał na tłum imprezowiczów zamarły w bezruchu. Na samym środku stali nieruchomo moi bracia, którym niespodziewane wtargnięcie przerwało kolejny podjebany układ taneczny. Bracich! Ryknął nieludzko. W ułamku sekund tłum tych przypadkowych ludzi przetransformował się w tłum nie do końca przypadkowych demonów. Zabrać im bro! Nagle ogromne pełne butelek roztrzaskało się na głowie przystojnego diabła. Spojrzałem w górę i pokazałem kciuk najbardziej rozrywkowemu archaniołowi wszechczasów. No to co? Myślę, że czas na prawdziwą zabawę! Wyszczerzył się Wojna, powoli sięgając po miecz. Ranny czy nie, nie mógł pozwolić na to, żeby byle zadrapanie przeszkodziło mu w tańcu albo walce. Gut spojrzał na mnie wymownie i sam wyciągnął swój kolczasty bicz. Kurwa, a ja? Zmartwił się śmierć. Od kiedy bierzemy ze sobą broń, idąc do cholernego klubu nocnego? Hitler podszedł do pudła zrzuconego przez Michała. Po chwili w obu rękach trzymał po tulipanie. Jednego z nich wręczył śmierci. No to jak? Wszyscy gotowi? Uśmiechnąłem się szelmowsko i oddałem pierwszy strzał.